No tak, witam serdecznie, szczęść Boże. Tutaj profesor wysoko podniósł poprzeczkę, bo troszeczkę jak gdyby będę wracał do tego, o czym on mówił. Ale nie na takim poziomie akademickim, to nie za mało mojej szkoły. Cóż bonifraci mogą powiedzieć w chorobach nowotworowych? No niewątpliwie temat bardzo trudny, bolesny. I w chorobach nowotworowych nic nie ma na pewno, nie ma pewników, jest wiele znaków zapytania. Wiele czynników warunkuje rozwój lub zatrzymanie choroby. Temat szeroki. Czym właściwie jest choroba nowotworowa? Może od tego zacznę. W sposób możliwie najprostszy, najkrótszy i w miarę przejrzysty. Otóż nowotwór to niekontrolowany rozrost nieprawidłowych, genetycznie zmienionych komórek wywodzących się z prawidłowych tkanek organizmu. Nowotwory powstają w wyniku wielu mutacji genetycznych. Mogą mieć na nie wpływ różne czynniki, tak jak mówiłem, fizyczne, chemiczne, interakcje wirusowe, rodzaj diety, używki. Generalnie wszystko może się przyczyniać do rozwoju choroby nowotworowej. Generalnie powiedzmy życie nasze, życie jest rakotwórcze. Rozwój nowotworu jest procesem wieloetapowym, przebiegającym w różnym tempie. Przyczyny powstania nowotworów nie są dotychczas dokładnie poznane i są obszarem intensywnych badań. Może kilka rodzajów takich ogólnie podstawowych. Otóż nowotwory łagodne rozwijają się powoli i miejscowo. Nie dają przerzutów. Nie można jednak wykluczyć, że się zezłośliwią. Miejscowo złośliwe to grupa, która może naciekać i niszczyć okoliczne tkanki bądź powodować objawy z ich ucisku. Dodatkowo po usunięciu mogą jednak dawać wznowy, powodować nawrót choroby. I przykładem takich nowotworów mogą być guzy mieszane ślinianek lub niektóre glejaki. I nowotwory z grupy złośliwe, bardzo różnorodna grupa pod względem morfologicznym, czyli typu komórek, i pod względem klinicznym, ze względu na przebieg choroby. Statystyki są zatrważające. Na raka umiera ponad 8 milionów osób rocznie. Przykładowo w Polsce choroba zabija blisko 110 tysięcy osób, z czego około 100 tysięcy umiera w wyniku tych nowotworów rodzaju złośliwego. Pomimo ogłoszeń kampanii społecznych uświadamiających konieczność przeprowadzenia badań profilaktycznych, rak jest drugą przyczyną zgonu w Polsce, więc to jest zatrważające. Choroba cywilizacyjna, pokazująca też bezradność, prawda? Co w związku z tym robić? Czy jest jakaś szansa, nadzieja? Czy da się to leczyć, zapobiegać? Otóż na pewno zapobiegać. To możemy zrobić i to powinniśmy czynić. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia można zapobiec około 40% zgonów z powodu nowotworu, a więc profilaktyka 40%, gdyby przeliczyć z tych 8 milionów rocznie, no to jest spora grupa, a więc warto i trzeba i wręcz jest obowiązek kontynuować profilaktykę. Migracje grup społecznych, narodowościowych, różniących się stylem życia wskazują, że ponad 80% zachorowań na nowotwory złośliwe w krajach zachodnich, w tym także w Polsce, można przypisać szeroko pojętym czynnikom środowiskowym. Należą do nich przede wszystkim związki rakotwórcze, tutaj zawarte, jak wszyscy wiedzą, w tłoniowym dymie, aczkolwiek nie tylko. Wszyscy Państwo wiedzą, różnego rodzaju pestycydy, roundupy, to jest ogólnie wszędzie. Nawyki żywieniowe też mają wpływ, inne zachowania społeczne, kulturowe. Jak to wygląda w Polsce z tą profilaktyką? Otóż powstała taka strategia walki z rakiem na lata 2015-2024 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przy współudziale innych zawodów naukowych, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i wielu organizacji pacjentów, organizacji pozarządowych,
reprezentantów podmiotów leczniczych, środowisk akademickich, ekspertów z wielu dziedzin. Jej celem jest wskazanie głównych kierunków zmian zmierzających do osiągnięcia poprawy populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanych z chorobami nowotworowymi w Polsce oraz też jakości życia osób chorych. Obok działań o charakterze interwencyjnym, zmniejszających występowanie i wpływ danych czynników ryzyka zachorowania na nowotwory, ważną rolę powinna spełniać edukacja zdrowotna społeczeństwa. Jakież to działania? Promowanie zdrowego sposobu odżywiania oraz aktywności fizycznej zgodnie z Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem. Istotnymi czynnikami ryzyka rozwoju nowotworów są nieodpowiedni sposób żywienia, między innymi nadmierna konsumpcja alkoholu, tłuszczu zwierzęcych, soli, czerwonego i przetworzonego mięsa. Dużą rolę odgrywa brak aktywności fizycznej i w związku z tym nadmierna masa ciała. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że od 7 do 41% nowotworów jest spowodowanych właśnie otyłością, nadwagą. To duży odsetek i tutaj musimy przejść w aktywny typ życia. My dzisiaj mało się poruszamy. Co trzecia, co czwarta osoba ma nadwagę, a jak Państwo widzą, to jest krok do choroby nowotworowej. Właściwie zbilansowana dieta przyczyną blisko 30% nowotworów stanowi dieta. Niewłaściwy sposób odżywiania jest drugim po paleniu tytoniu elementem naszego codziennego życia, mającym duży wpływ na ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. W gruncie rzeczy to pozytywna informacja, ponieważ mamy całkowitą kontrolę na tym, co jemy. No, mamy i nie mamy, prawda, bo widzimy, co jemy, ale nie do końca wiemy, co jest w środku. Ileż jest konserwantów żywności, gdybyśmy przejrzeli, to być może w wędlinach, nie wiem, w produktach typu chipsy znaleźlibyśmy całą tablicę Mendelejewa. Więc szukajmy zdrowej żywności z pewnego źródła. Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia należy roślinne produkty jeść, roślinne zaznaczam, co najmniej 400 gramów dziennie. Więc jest to spora ilość, najlepiej w 5 porcjach i dobrze by było, żeby to te właśnie owoce były takimi przekąskami między głównymi posiłkami. Warto jest stosować tak zwaną regułę 5 kolorów, by w diecie były obecne warzywa i owoce czerwone, zielone, białe, fioletowe i żółto-pomarańczowe. O kolorze tych owoców i warzyw decydują związki chemiczne. Wszystkie one są bardzo korzystne dla naszego zdrowia. Przykładowa piramida zdrowego żywienia, jak Państwo widzą, to akurat dla dzieci i młodzieży. Na pierwszym miejscu ruch, zdecydowanie aktywny tryb życia, to jest podstawa. Później właśnie warzywa, owoce, pieczywa, ale pieczywa razowe, kasza gruba, gryczana, nabiał. Mięso z pominięciem właśnie tego czerwonego, dużo zaleca się ryb, tłuszcze. No tłuszcze roślinne, aczkolwiek w piramidzie zapotrzebowania te tłuszcze roślinne, czyli z węglowodanów, nie zaspokoją tej potrzeby organizmu na tłuszcze, bo tłuszcze poza białkiem są na drugim miejscu zapotrzebowania, więc te tłuszcze proste, typu masło, smalec, jednak ja bym tego z naszej diety nie wyrzucał. One są najbardziej zbliżone do ludzkich tłuszczy i są, powiem, dobrze przyswajalne, więc już są pewne takie niespójności, których jest wiele i tutaj nic nie jest w chorobach nowotworowych na pewno pewne potwierdzone. Tu ciągle jest potrzeba badań, testów i dobrze, że takie są robione. Piramida żywienia osób starszych, no tutaj ruch, jeszcze raz ruch. Na drugim miejscu, no jak wiemy,
nawadnianie organizmu. 70% organizmu to woda. W pewnym wieku, tak jak cytryna leży, kilka dni się kurczy, czyli traci wodę. Tak samo niestety organizm człowieka i my musimy o tym pamiętać, że trzeba intensywnie nawadniać organizm. Co w związku? Jak przeciwdziałać albo leczyć, chociaż wspomagać leczenie chemiczne przy chorobach nowotworowych? Jakie propozycje, czym można sobie pomóc? Związki aktywne w żywności mogą działać ochronnie na każdym etapie nowotworzenia. Jest taka grupa zwana mianem superfood. One działają na etapie inicjacji, promocji, progresji, guzem. Biorą udział w wiązaniu mutagenów, hamowaniu metabolicznej aktywacji promutagenów, usuwaniu wolnych rodników. To jest to, o czym przede mną pan profesor opowiadał. Bardzo ważna rola to właśnie ta antyoksydacyjna. Działanie przeciwnowotworowe ma wiele produktów zaliczanych do tej żywności. Na liście superfood można znaleźć takie żywieniowe ciekawostki, jak i tutaj pozwoliłem sobie wymienić kilka, które zalecamy naszym pacjentom w aptece, w poradni ziołowej. I dlaczego te? Dlaczego algi, jagody goi oraz komosa? Zacznijmy od goi. Cóż zawiera ten owoc? Otóż zawiera m.in. karotenoidy, beta-karoten, neoksantyna, kryptoksantyna i tak dalej. Tu nie będę wszystkich wymieniał. Może jeszcze ważną rolę tu odgrywa kwercetyna, rutyna, ale najważniejszy w tym jest taki zwany kompleks polisacharydowy. W wielu badaniach stwierdzono, że ten właśnie kompleks polisacharydowy znajdujący się w jagodach goi może hamować namnażanie się komórek nowotworowych. I też nie mówię tego od siebie, szukałem różnych opracowań. Naukowcy wykazali, że ekstrakt polisacharydowy z tej właśnie goi posiada właściwości antyproliferacyjne w stosunku do ludzkich komórek wątrobiaka, zatrzymując jego wzrost w fazie wstępnej. W innych badaniach zaobserwowano hamujący wpływ kompleksu, właśnie tego kompleksu polisacharydowego jagód goi na wzrost ludzkich komórek raka okrężnicy. Aktywność przeciwnowotworową owoców stwierdzono także w stosunku do nowotworu żołądka i jelita grubego. Szukałem tu różnych takich opracowań, badań, więc jest nadzieja i są pewne korzystne efekty, ale to wszystko jest na etapie, no nie ma pewności, każdy przypadek jest inny. Nawet owoce też się różnią, bo w zależności od tego, na jakiej glebie rosną, jak są uprawiane, jak są przechowywane, więc to zmienia znacząco też skład surowca, nie tylko owoców Akai, ale w ogóle roślin, jak są przechowywane, jak suszone, czy rosną po części północnej, południowej, czy mają więcej słońca, czy mniej. To znacząco wpływa na skład danego surowca, bo jak wiemy, każdy surowiec ma bogaty skład chemiczny i ten skład się zmienia. Dlatego duża jest niespójność, ale no, nie unikniemy tego, bo ta sama roślina pomoże jednemu, drugiemu, a trzeciemu nie. I teraz pytanie, o co chodzi? No właśnie, bo ta roślina, ten surowiec, no, z różnych źródeł, w związku z tym, tak jak wspomniałem, w różnych warunkach był uprawiany i ma ten różny skład, ale też każdy pacjent jest inny. Każdy człowiek nie ma dwóch takich samych organizmów i tutaj nigdy nie będzie jeszcze, chyba długo, mam nadzieję, że kiedyś uda, jak gdyby coś pewnego, że na pewno Akai pomoże w jakimś zakresie. Dlatego zastrzegam, są niespójności, w jednym przypadku się potwierdza, w innych badaniach nie, ale to właśnie z tego wynika. Dlatego temat chorób nowotworowych jest tematem trudnym, tu nic nie jest na pewno i tu nie ma pewników, tu jest mnóstwo znaków zapytania. Wróćmy do owoców Akai i jego wzrost zainteresowania. Wynika z zawartości w nich cennych składników biologicznie aktywnych, błonnika pokarmowego
i przeciwutleniaczy, dzięki którym cechuje je ogromny potencjał właśnie przeciwutleniający. Skuteczność przeciwnowotworową ekstraktu z owoców akai potwierdzono w badaniach in vitro w stosunku do komórek nowotworowych mózgu szczura. W jeszcze innych doświadczeniach stwierdzono, że polifenole, substancje czynne w owocach akai, hamowały proliferację komórek białaczki o 86%. Więc jest światełko w tunelu i dobrze, że na tych owocach badania trwają. Algi zawierają polifenole. Algi to glony, które wykazują działanie antyoksydacyjne, więc dlatego przywołałem na początku wykład pana profesora, który dużo mówił o tej antyoksydacji, jak ważną rolę ona odgrywa. Dlatego wymieniłem te, które takie działania posiadają. Działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne. Natomiast dzięki związkom biogennym algi wykazują właściwości przeciwbakteryjne i też w pewnych badaniach udowodniono, że związki zawarte w glonach, takie jak, no wymienię te trzy, chociaż jest ich znacznie więcej, kwasy fenolowe, flawonoidy, karotenoidy, posiadają właściwości przeciwnowotworowe. Badania naukowe wykazały, że fukoidyny, substancje czynne pozyskiwane z brunatnic, jest to jedna z form alg morskich, mogą zapobiegać m.in. nowotworom okrężnicy. Natomiast inni badacze odkryli zależność pomiędzy spożyciem alg a ryzykiem wystąpienia raka piersi. W doświadczeniu użyto sproszkowanego brunatnicę, którą następnie moczono w wodzie. Otrzymany ekstrakt dodawano codziennie do wody pitnej szczurów i stwierdzono, że przesącz z brunatnic silnie hamował proces kancerogenezy, czyli rozwój raka, mówiąc najprościej. Kolejna z tej grupy FUC, komosa ryżowa, zwana inaczej quinoa. Dlaczego ona? Otóż zawiera duże ilości błonnika pokarmowego. W nasionach komosy znajdują się również związki biologicznie aktywne, takie jak kwasy felonowe, flawonoidy i saponiny. Spożycie skorelowane jest z obniżonym ryzykiem zachorowania nowotworu. Wpływ związków fenolowych znajduje się w komosie na komórki nowotworowe. Badanie dwóch naukowców z 2013 roku, którzy stwierdzili, że hamuje wpływ ekstraktu komosy na rozwój raka prostaty. Więc mamy pewne sygnały, pewne potwierdzenia działania i to jest optymistyczne. Tradycyjne produkty roślinne obecne w polskiej diecie, a zmniejszające ryzyko zachorowań na nowotwory. Pieczywo pełnoziarniste, razowe i grube kasze mają w swoim składzie więcej witamin i składników mineralnych niż pieczywo jasne. Są także bogatsze w błonnik pokarmowy. Pojęciem błonnika pokarmowego objęto szereg substancji, m.in. chemii celulozy, pektyny, celulozy oraz ligniny. Związki te pełnią w organizmie szereg funkcji prozdrowotnych. Różne frakcje tego błonnika odpowiadają za wiązanie substancji rakotwórczych w układzie pokarmowym, obniżają pH treści jelitowej, zwiększają masę stolca, skracają też czas pasażu jelitowego, co z kolei skraca czas narażenia kolonocytów na działanie związków rakotwórczych obecnych w masach kałowych. Włókno pokarmowe wpływa także korzystnie na rozwój właściwej mikroflory w układzie pokarmowym, stanowiąc pożywkę dla bakterii jelitowych. Znaczenie błonnika pokarmowego w profilaktyce nowotworów jelita grubego nie jest jednak jednoznaczne, a dane uzyskiwane w badaniach epidemiologicznych nie są spójne, a więc kolejne ale, kolejne znaki zapytania. Dlatego o tym mówię, że wiele czynników na to wpływa i tu trudno jednoznacznie określić, co na pewno pomoże, w jakim zakresie i komu. Naukowcy wykazali, że zachorowalność na nowotwór jelita grubego była mniejsza w grupie osób spożywających
31 gram błonnika na dobę w porównaniu z grupą, którzy spożywali tylko błonnika 10 gram. Jednak w innych badaniach tej tezy już nie potwierdzono. Cóż w związku z tym? Suplementacja diety błonnikiem pokarmowym wpływa na zmniejszenie części grzelaków. Dlaczego są te właśnie niespójności, z czego to wynika, jeśli chodzi, mówimy o samym błonniku pokarmowym? No to są przypuszczenia, tu też nic nie jest na pewno, więc przypuszcza się, że wpływ diety bogatej w błonnik jest uzależniony od rodzaju spożywanych tych produktów wysokobłonnikowych. Produkty te różnią się nie tylko ilością zawartego w nich błonnika, ale również rodzajem frakcji włókna pokarmowego. Produkty zbożowe bogate są w amicelulozy. W owocach dominują odmienne właściwości, są tam pektyny, warzywa lignijne. To jest tak podobnie jak z ziołami. Są różne składy tych samych owoców, roślin i różne w związku z tym jest działanie. Tak samo jest, podobnie jest, przypuszcza się, podobnie jest z błonnikiem, że w jednym przypadku badania potwierdzają skuteczność, a w innych te tezy się nie potwierdzają i wyniki są niespójne. Owoce są w naszej diecie głównym źródłem witamin antyoksydacyjnych, karotenoidów, flawonoidów, które mają działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwnowotworowe. Uważa się, że w patogenezie chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, biorą udział reaktywne formy tlenu, które zapoczątkowują niekorzystne zmiany w komórce prowadzące do transformacji nowotworowej. Organizm wykorzystuje własny układ enzymatyczny oraz endogenne antyoksydanty. To jest to, o czym mówił profesor. Właśnie te enzymy, które posiadamy, czyli te zdolności obronne organizmu wtedy, kiedy ten tlen wymknie nam się spod kontroli. I więc jest to ta naturalna obrona ustroju, czyli antyoksydanty. Trzeba je dostarczać i dostarczamy je wraz z dietą. Jest wiele mechanizmów, które oddziałują antyoksydacyjnie, między innymi przez kompleksowanie metali o właściwościach utleniających, bezpośrednią reakcję z wolnymi rodnikami i to jest tak zwane, na pewno Państwo znanie, wymiatanie wolnych rodników, hamowanie lub wzmacnianie tych enzymów. Mogą one również wzmacniać działanie innych antyoksydantów, a więc synergizm działania. Zażywamy kilka antyoksydantów, to osiągamy lepszy, wyższy efekt terapeutyczny. W badaniach tutaj akurat epidemiologicznych udowodniono, że obecność odpowiednich ilości antyoksydantów w diecie ma bardzo duże znaczenie i bardzo duży wpływ na ograniczenie zachorowania na choroby nowotworowe. Karoten, marchewka, też była już wzmianka o tym, dlaczego karoten. Jako prekursory retinoidów mogą bezpośrednio, być może potem, stosowane zarówno w profilaktyce, jak i terapii nowotworów, na przykład jelitogrobego. Mogą i są w stanie średnio oddziaływać na metabolizm komórek oraz ekspresję genów. Uważa się, że właściwości te prooksydacyjne beta-karotenu mogą być związane z jego interakcją z błoną komórkową. Ponadto może on modulować aktywność enzymów związanych z cytochromem P450. Efektem może być zmiana metabolizmu beta-karotenu, zmniejszenie ilości pochodnych retinoidów oraz uszkodzenie szlaków metabolicznych regulowanych przez te czynniki. Więc tego takiej terminologii trochę, takiej suchej, to może trochę budzić pewną senność, ale no ciężko jest to tak prostymi słowami powiedzieć. O likopenie to Państwo już dzisiaj słyszeli, to był cały wykład pana profesora i cieszę się bardzo, że to jak gdyby było potwierdzeniem tego, co ja o likopenie słyszałem i czytałem i co ja chciałem Państwu o likopenie powiedzieć. Może tylko dodam, bo w zasadzie wszystko zostało powiedziane. Likopen należy do karotenoidów, wykazuje liczne właściwości prozdrowotne, w tym przeciwnowotworowe.
I pan profesor wspominał, ja to też potwierdzam, że jest bardziej przyswajalny z przetworów pomidorowych niż bezpośrednio z samych pomidorów. I też się cieszę, że pan profesor to o tym wspomniał, że likopen wpływa na zmniejszenie nowotworów raka prostaty. Także to się potwierdza, więc no, tutaj jest spójność i chwała panu. Natrafiłem na takie badanie na 47 tysiącach pacjentów przeprowadzone w latach 1986-1992, więc już jakiś czas temu. I to badanie wykazało, że spożywanie od 2 do 4 porcji surowych pomidorów tygodniowo prowadzi do 26% obniżenia ryzyka zachorowania nowotworu prostaty. Ale to jest bardzo dużo, natomiast w porównaniu do mężczyzn niespożywających oczywiście w ogóle tego warzywa. Natomiast przetwory, koncentraty z pomidorów, skuteczność podniosły już do 35%. To jest to wszystko, o czym profesor wspominał i cieszę się, że tu, no, to się po prostu potwierdza. Więc pomidory jak najbardziej. To jest też ta kwestia tych 5 kolorów, o których mówiłem. Teraz kolory zielone. I cóż to takiego? Polifenole, przeciwnowotworowe działanie wywierają także warzywa i owoce. Należą do nich glukozynolany. Występują w takich warzywach jak kapusta, brokuły, kalafior, brukselka, na pewno też jarmuż. I cóż te glukozynolany są za substancje? Zaliczane są do roślinnych, siarkowych glikozydów w następstwie degradacji enzymatycznej, termicznej lub pod wpływem mikroflory jelitowej ulegają przemianie do biologicznie aktywnych izocyjanionów. Te nazwy są takie pokręcone oraz indoli, ale no, tak są określane. W każdym razie wykazują właściwości przeciwnowotworowe. Kolejny kolor, o którym mówiłem, resveratrol, błękitny. Występuje on nie tylko w czerwonych winogronach, bo sam resveratrol jest substancją czynną, ale występuje też w jagodach, w borówkach czernicy, w truskawkach, malinach oraz jeżynach. Są to silne antyoksydanty. Działają przeciwzapalnie, przeciwmutagennie, antyprofilacyjnie. Może mieć zastosowanie w profilaktyce przeciwnowotworowej, więc tutaj no, znane, dostępne, czy to w formie po prostu surowców, warzyw, czy jakichś suplementów, też warto w naszej diecie suplementacji mieć tego typu produkty. I też, żeby nie być gołosłownym, pogrzebałem trochę w różnych opracowaniach i stwierdzono, że wykazuje ono działanie przeciwnowotworowe poprzez wpływ na główne procesy kancerogenezy, czyli inicjację, promocję oraz progresję komórek nowotworowych. Moduluje przez to szlaki sygnalizacyjne, proces zapalny, kontroluje podział wzrost komórek, apoptozę. Chemioprewencyjna rola resveratrolu związana więc może być z zatrzymaniem cyklu komórkowego, inicjacją apoptozy, czyli tego takiego naturalnego obumierania komórek oraz ograniczeniem procesu zapalnego. I tu też dobre efekty kilka różnych badań. Resveratrol w schorzeniu przy nowotworze jelita grubego. Kolejny kolor z tej grupy 5, o których wspomniałem, antocyjany. Antocyjany są barwnikami roślinnymi, nadającymi czerwoną, purpurową oraz niebieską barwę warzywom i owocom. Występują w czerwonej kapuście, czerwonej rzodkwi, marchwi, owocach jagodowych, winogronach, jabłkach. Tutaj jest taki rozbudowany skład tych antocyanów. One się dzielą na jeszcze inne czynniki: cyanidyna, delfinidyna, pelargonidyna, peonidyna, malwidyna, petonidyna i antocyanidyna, która jest główną taką jednostką strukturalną tych właśnie antocyanów. I cóż naukowcy o tych antocyanach stwierdzili? Wykazali, że spożywanie produktów będących źródłem tych składników obniża ryzyko powstania nowotworu jelita grubego dzięki swoim antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym właściwościom. Jeszcze rośliny strączkowe, to tylko powiem, że soja, chociaż nie tylko, ale soja zawiera genisteinę. W niej zawarte są korzystne działanie na raka piersi.
zielona herbata, to tylko powiem, że silne działanie antynowotworowe. I było badanie, że wypicie 10 filiżanek zielonej herbaty w ciągu dnia obniża ryzyko zachorowania na nowotwór jelita grubego. A więc sporo tej herbaty zielonej, no ale i tak dużo płynów pijemy. Może warto. Cóż mamy do stracenia? Możemy tylko zyskać. Kurkuma. Bardzo fajna sprawa. Powiem tylko, że też można spokojnie przy chorobach nowotworowych. Dostępna, stosuje się 3 razy dziennie po 1 gramie zmielonej kurkumy. Ja osobiście stosuję. U mnie były epizody śmierci na raka w rodzinie, więc jestem w grupie podwyższonego ryzyka. Warzywa cebulowe, związki siarkowe, szczególnie czosnku. Dlaczego czosnek? No więc też duże działanie przeciwnowotworowe. Pokrzywa zwyczajna, fitoestrogeny, inna grupa substancji czynnych. Dzięki obecności protein wiążących hormony płciowe dochodzi do wzrostu poziomu aktywnych biodostępnych hormonów, co wpływa na ograniczenie przerostu prostaty. W przypadku pokrzywy największą zdolność interakcji wykazuje taka substancja związek neooliwin, który jest zaliczany do lignanów. Mniszak lekarski, ostatnio dużo czytałem, dużo się pisze, wchodzi do leczenia chorób nowotworowych, więc zaleca się czy to wyciągi wodne, czy sok, czy kapsułki dużej ilości mniszka. Trwają badania, jedne są potwierdzone, inne nie, a cały czas mówimy o tej braku spójności, więc tu nic nie jest pewne. Mącznica, kolejna roślinka. Dlaczego? Stosowanie chemioterapii i farmaceutyków prowadzi do wielu powikłań, zatem dobrze by było i są poszukiwane naturalne substancje pochodzenia roślinnego, które mogłyby być zarówno w chemoprewencji, jak i w terapii nowotworowej. Chodzi generalnie o to, że nie mają takich efektów ubocznych, łagodzą po prostu leczenie farmakologiczne i łagodzą leczenie już chemioterapią. Adaptogenne rośliny, tutaj żeńszeń, bardzo dobry przy chemioterapii, ale nie stosujemy dłużej niż powiedzmy miesiąc, bo on ma nas wzmacniać, pobudzać. Nadmierne, długie stosowanie powoduje gonitwę myśli. Pamiętamy, że żeńszenia nie stosujemy przy nadciśnieniu. On sam z siebie też troszeczkę ciśnienie podnosi, więc... I już na koniec, to też jako dodatek do chemioterapii, udowodniono, że rumianek przede wszystkim bardzo znacząco ogranicza wymioty przy chemioterapii. Nie stosować tylko w przypadku, gdy są tego typu wymienione leki. Winblastyna, winkrystyna, czy de facto kataranto z roseus, barwiny grożowej, też roślina. Ale nie łączyć tego z rumiankiem, bo on zwiększa toksyczność. Arcydzięgiel, znany Państwu, substancja czynna ostol, to kumaryny proste i bardzo fajna propozycja terapeutyczna z uwagi na jego bezpośrednie działanie na komórki nowotworowe. Cóż więcej, na co dzień średnio co trzeci, co czwarty pacjent jest onkologiczny, jak jestem czy to w aptece, czy w poradni ziołowej. Więc jest to, no, jest to duży dramat, jest to duży problem. Stosujemy wspomagające leczenie do farmakoterapii, do chemioterapii. Ja bym tu jeszcze dodał chubę brzozy, którą z dobrym skutkiem stosujemy. Stosujemy preparaty, połączenie pierzgi pszczelej z papryką habanero. Rośliny adaptogenne też bardzo dobrze działają przeciwnowotworowo. Oprócz żeńszenia szczodra krokoszowa, to leuzea, różeniec górski, radiona, maczużnik chiński, czyli cordyceps. Myślę, że warto tworzyć. Także tworzymy takie mieszanki indywidualnie. Zapisuję, pytam o listę przyjmowanych leków, więc robimy co możemy, ale tak naprawdę choroba pokazuje naszą bezradność, bezsilność nas jako ludzi. Też no, uczy nas pokory. I tutaj jako osoba zakonna mogę się uderzyć w pierś, że powtórzę za ojcem Dolindo, Pani Jezu, Ty się tym zajmij, bo ja jestem bezradny. To jest, ja to tak odczytuję, myślę, że wielu z Państwa,
też pewien sygnał od Pana Boga, że my bez Pana Boga sobie nie poradzimy, jesteśmy za słabi, a choroba nowotworowa nam to doskonale pokazuje. I nie próbujmy się sami szarpać, bo oprócz ciała mamy duszę i ktoś nas tworzył i potłoś w jakimś celu. Nie możemy bez pomocy Bożej z pewnymi rzeczami sobie poradzić i w duchu pokory oddajemy do Panu Bogu wszystkich pacjentów, którzy cierpią na te choroby. Ufamy, że jeżeli nie my, to Pan Bóg pomoże, czego wszystkim Państwu życzę. Bóg zapłać.